Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Drift 21. Co my tutaj mamy do roboty? Mamy tak, musimy wymienić opony w BMW i musimy je przemalować. No gdzie, nie będziemy przecież takim samochodem jeździć, prawda? Będzie trzeba tutaj zmienić, może dodamy jakieś naklejki, oczywiście zmienimy kolor. Trzeba będzie te pozostałe elementy karoserii w ogóle pomalować. No póki co auto było na testach, było na jazdach, na konkursach i chciałem, żeby się najpierw sprawdziło, a dopiero potem będziemy bawić się w kosmetykę. No i teraz przyszedł czas na kosmetykę. I tak, najpierw zaczniemy od felg. Felgi musimy rozmontować, musimy założyć inne opony tutaj. Ściągaj się, pyk. I myślę, że zaczniemy od tyłu. Z tyłu damy i tutaj jeszcze typ opon musimy sobie wybrać, bo żeśmy mieli wcześniej, na pewno nie damy tej szerszej. I zobaczmy, super miękka to nie, dajmy sobie miękką tutaj oponkę i zakładamy, pyk i pyk. I o, co to nie pasuje? 17 kupiłem, dobra, zastanawiam się, czemu mi nie pasuje. No to mamy dodatkowo 17, to jest 19, możemy tylko 35, zobaczcie, nie da się szerszej. Okej, w każdym razie to nie szkodzi, bo ja mam kupioną tą 18 i ta jest super twarda, czyli ona jest dobra generalnie do driftu, tylko trochę mi brakowało kontroli nad samochodem, czyli wcześniej mieliśmy super twardą, teraz dajmy może średnią, teraz będzie pasować. Dobra, dajmy sobie średnią, zobaczymy jak na średnim będzie się latać. Ta BMW generalnie dobrze już lata, ale może coś się uda jeszcze poprawić, jeśli chodzi o, wiesz, sterowanie tym samochodem. Pyk, mamy jedno koło i ściągamy. Wiesz, ta opona może jeszcze wrócić do łask, nie? To jest super twarda, może się okazać, że nie damy rady ukręcić dobrze tym samochodem. Także te opony oczywiście zostawiamy sobie na później. Myszka mi szwankuje, teraz mi się popsuło klikanie myszką, wiecie? Muszę sobie nowe myszki załatwić. Jedna i druga popsuła się w tym samym momencie i raz klika mi się dwa razy, a raz nie klika mi się wcale, jak nacisnę przycisk. Frustrujące jakby. Ale nieważne, dobra. Opona. Czekaj, ja wyważyłem tamtą? Chyba nie. Moment, chyba nie wyważona. To wyważamy. Chyba, żebym wziął i nie wyważył. No, coś nie przypominam sobie, żebym to zrobił, więc dobra. To stawiamy. A no to oponka, nie? Taki fajny bieżnik ma. Dobra, wyważanko, to się automatycznie wyważa, nie muszę przy tym być. Dystanse żeśmy dali tam chyba największe jakie są, no nie? Bo tutaj mamy takie dość mocne poszerzenie. Okej, okay, no i jeśli chodzi o przód, to tutaj wymienimy sobie... Zobaczcie jaka tu w ogóle jest ta opona, bo tak nie mogę tego sprawdzić nawet. Na pewno damy sobie super miękką. Chcemy mieć przód cały czas przyczepny, no nie? I tu mamy tą oponę, nie wiem, co jest typ 2, a typ 2, moi drodzy, to jest super twarda. Wow. Dajmy sobie super miękką naprzód i to powinno nam poprawić trochę prowadzenie, które i tak jest już bardzo dobre. Dobra, pyk i na wyważanie, tu ściągamy, dajemy tą, okidoki, montujemy, dobra, zastanawiam się, co to za oponę to mam przez chwilę, ale mam dobrą. Super twardą oponę miałem z przodu, to jest bardzo ciekawe, no nie? Trudno. Nie przejmujmy się tym aż tak. Dobra, mamy zamontowane. Zabieramy oponę, montujemy ją tu, wyważamy. No i zobaczymy, jak będzie BMW teraz latać z takim setupem, czyli tak. Średnie opony mamy z tyłu, przodu będziemy mieli super miękkie, czyli to kalkuluję sobie w głowie, super przyczepne. No dobrze, to teraz chodźmy sobie do lakierni i my sobie tu zrobimy, moi drodzy, tak. Tutaj możemy sobie oczywiście podejrzeć samochód, jak już wygląda przed. Tutaj mam trochę na szybie naklejek. Tryb malowania. I wybieramy sobie jakiś kolor i zobaczcie, od razu cała BMW nam się umaluje. Tak mi się marzy, może jakiś... To są lakiery fabryczne, te, które ja tutaj wybieram obecnie. Tu mamy jakiś taki błyszczący, tu mamy chyba niematowy, nie wiem jak to się nazywa. Mamy cukierkowe kolory. Możemy sobie oczywiście wybrać jakiś tam swój, ale te, co tutaj nam proponuje gra, są bardzo... O, to jest mat. Możemy w czarnym macie zrobić samochód. Mi się ten podoba kolorek. Bardzo fajny, bardzo ładnie wygląda. Mamy nawet szyberdach, słuchajcie. To nie ma żartów, można sobie, wiesz, wystawić przez szyberdach i pokazać ludziom, że się świetnie bawimy podczas driftu. Bardzo dobrze. Dajemy sobie ten kolor. Już tam się zrobił? A, okej, okay, dobra. No i tu możemy dać jeszcze naklejki. Wiecie co? Mnie ten edytor naklejek tutaj strasznie denerwuje. Nie wiem jak wy, czy już sobie to testowaliście, czy nie. Ja sobie to chwilę testowałem i muszę przyznać, że jest bardzo słabo. Denerwuje to. Ja sobie po prostu zwiększę... Dam jedną naklejkę. Anuluj. Usuń. O, jest. Dobra, usunąłem. Trudno, będzie czysta. Chociaż żeśmy sobie BMW pomalowali, więc nie będzie takie, wiesz...
w kratkę jakieś dziwne. To jest samochód kompletny, tutaj już jest dość mocno porobiony. A nie, jest turbosprężarka, dobra, wszystko jest. Sześciocylindrowy silnik, tutaj ile mieliśmy kunia? O 1000 koni mechanicznych, to my spokojnie możemy sobie te oponki, nawet i miękkie dać na tył. Na spokojnie, dobra, no to co, jedziemy sobie na konkursy, bo tutaj gymkanę mamy do zrobienia na naszym torku. I, a właśnie, może byśmy spróbowali sobie jeszcze to przelecieć. Z tym mam straszny problem. Tu trzeba 4000 punktów machnąć, a mój max to jest 3700. Bardzo ciężko jest to zrobić. Nie wiem, czy ktoś z was spróbował, jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Ja nie dałem rady tego zrobić na 4000 punktów. Zobaczymy, jak z nowym setupem pójdzie. Czuję taką lepszą troszeczkę kontrolę nad samochodem, ale to są takie marginalne zmiany. Tak czuję, że skręt kierownicy, samochód szybciej reaguje na skręt kierownicą. O, tak to mogę bardzo szybko wytłumaczyć. O kurcze, ja mam wrażenie, że już niewiele brakuje. Ej, no zobaczcie, jakie kąty przesadzone, tak? Pobiłem swój rekord, ale tutaj kąty były 90 stopni, ja nie wiem, ile tam mi się pokazało na dole, bo nawet nie mam czasu spojrzeć. Jest strasznie ciężko, jest taka punktacja tutaj zrobiona, jakaś dziwna. No, co prawda wykręciłem lepszy wynik, ale to jeszcze nie jest to, strasznie trudny ten tor. Zobaczcie! O, shit! Ej, ten drift wyglądał do dupy totalnie, no nie? Ej, totalnie do dupy wygląda ten drift. Ja tak starałem się zrobić jak najbardziej przesadzone kąty i być na tej trasie przez jak najdłuższy czas, bo tutaj nie jedzie się na czas, tylko zobacz, tutaj przester był w tym momencie, no nie? Tak jeszcze odbiłem, mi się tam punkty nabijały. O, shit! Dobra, pykło! No to mamy złoto! Jest trudno tutaj, jest trudno. Jeśli to komuś z was się udało, no to szacun. Dobrze, to patrzcie, tutaj mamy wszystko w złocie już! Time ataki, mamy samochód do time ataku. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zobaczcie koniecznie poprzedni odcinek, bo udało nam się zrobić niesamowitą rzecz. A teraz idziemy sobie na gymkanę i tutaj mamy dwie takie same gymkany, tylko zobaczcie, ilość punktów do zdobycia jest różna, no i oczywiście czas się różni, tak? Tutaj mamy 2 minutki na zdobycie 60 tysięcy punktów, a tu mamy 5 minut na zdobycie 150 tysięcy punktów. Także co, lecimy. Ultimate test BM-ki. Czy się rozsypie, czy nie? Ja jestem ciekawy. Dobra, na gymkanie ważne jest, żebyśmy mieli mnożnik jak najwyższy, tak? Czyli punkty punktami, one się tam nabijają, ale musimy dbać o to, żeby nigdzie nie spajlować, czyli w nic nie uderzyć, tak? Bo jak się nam mnożnik skasuje punktów, to już lipa. Jak te punkty nam się zaliczą, to spoko, nie? Byleby nabić ten mnożnik jak najdłużej. Czyli staramy się jechać ostrożnie mimo wszystko. O, i teraz najechałem na trawnik, widzieliście? I punkty mi się skasowały. Więc raczej na 60 tysięcy punktów, no już nie ma co liczyć. Nie ma znaczenia, możemy sobie też jeździć tak w kółko i zaliczać te strefki, bylebyśmy w nic nie uderzyli, nie wjechali na trawnik. O, tutaj prawie sfailowałem, już myślałem, że się nie uda, ale się udało. Więc jak najdłużej, jak największy mnożnik. Chyba największy mnożnik to jest zresztą 5 razy, widzę. Więc jak nabijemy mnożnik 5 razy, to... O, uderzyłem i skasowały mi się wszystkie punkty. A
okej. Okay. I uwaga, zdobyliśmy 73 tysiące punktów. No trochę trzeba było narobić. Tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy w nic nie uderzyli, bo stracimy cały mnożnik i wszystkie punkty pójdą się walić. Nawet jak czujesz, że ci ten drift nie wyjdzie, że on będzie głupio wyglądał, to lepiej nie stracić tego mnożnika i jechać dalej, no. Lepiej, żeby ten drift głupio wyglądał, niż żebyś miał, wiesz, wszystko stracić. No i następne wyzwanie będzie polegać generalnie na tym samym. Też musimy się tutaj trochę pobujać. Z tym, że no, musimy zdobyć 150 tysięcy, tak? No bo chyba 150 tysięcy punktów. No i mamy na to 5 minut, więc o 3 minuty dłużej. Powiem wam, że jest ciężko, powtarzam już chyba z 10 raz, dlatego że no generalnie nie jest tutaj trudno driftować, tylko nie możesz się zatrzymać, nie możesz nigdzie wyjechać, a czasami jest tak, że samochód ci wysprzęgli jakoś mocno, nagle pojawisz się nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak na trawniku, ale kilka razy miałem tak, że wyleciałem z kopki na trawnik i skasowały mi się wszystkie punkty, więc no nie ma sensu już dalej czekać do końca czasu, aż nam się limit czasu wyczerpie. No bo i tak nie zdążymy nabić tych punktów na czas, no nie? Więc lepiej już zacząć od nowa i próbować swoich sił. I tutaj, myślałem, że wylecę właśnie teraz. Tutaj możemy sobie oczywiście też najeżdżać na te strefy driftowe. To jest, są po prostu dodatkowe punkty, tak? I możemy sobie na nie, i one się od razu zaliczają do naszej punktacji. Natomiast to, co nam się na górze ekranu pojawia, to tutaj jest ta punktacja jakby mnożona. Tutaj muszę trochę bliżej do tej beczki. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej, bo mi nie zaliczę. Muszę chyba być na tej linii białej aż. Nie wiem, kurde, o co tu chodzi. Dobra, wyjeżdżamy stąd. No, także można sobie te strefy zaliczać, aczkolwiek nie jest to konieczne. Najważniejsze jest to, żeby w nic nie uderzyć i żeby się nie zatrzymać w miejscu nagle, no nie? I wtedy tracisz wszystkie te punkty, cały ten mnożnik idzie się walić. Wszystkie te punkty, które nabijają się tam u góry, one są nieistotne. Ops. Także trójki praktycznie nie wbijam, bo wtedy samochód jest bardzo trudny do opanowania w niektórych sytuacjach. Najlepiej to sobie gdzieś tam powoli grzać. No ale wiadomo, im szybciej jedziemy, tym więcej punktów. Więc też nie możemy się tak się tutaj wlec, no nie? O, prawie teraz wyleciałem. Mało brakowało, także widzieliście, że tutaj niewiele brakowało i ten drift nie wyglądał ładnie, ale przynajmniej zachowałem wszystkie punkty, nie? A dla nas to jest teraz istotne, co by tych punktów najwięcej było. I znowu beczka, prędkości, macie oczywiście też biegi. I widzicie? Straciłem wszystkie punkty i muszę lecieć od nowa. Jeszcze 2 minutki mi zostały, już więcej jak mniej przejechałem, no nie? Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak nagle samochód wyleciał za ten trawnik. Ajajaj. I lecimy od nowa, no niestety.
Dodatkowo zauważyłem tutaj, że jak mamy te znaczniki na kolor złoty, to za każde zaliczenie tej strefy dostajemy po 1000 punktów, a jak mamy na taki biały kolor, to dostajemy około 500 punktów. No po prostu 500. 500 punktów dostajemy za zrobienie jakiejś tam strefy. Widzicie, już mi się nabiło 116 tysięcy, to jest jeszcze za mało. Gdzieś musiałem sfejlować w takim razie. Mam jeszcze minutkę, żeby nabić jakieś 30 tysięcy. Oj. Powinno się chyba udać teraz. Jak nie sfejluję jakoś bardzo, powinno być chyba ok. Dobra, 7 sekund, no i zobaczymy. To jest to tak naprawdę mój pierwszy przejazd, który ukończę. Naprawdę. Dobra, chyba jest. Jest, 165 tysięcy. Ale wiecie co, ja tak patrzę teraz na mój licznik i chyba z pół godziny robiłem samo to wyzwanie 5-minutowe. Bo tutaj mówię, cały czas trzeba, wiesz, operować tą kierownicą. Nie można się zatrzymać, cały czas trzeba być w drifcie, no nie? A i tak zobaczcie, że niewiele... No jakby niewiele byłem powyżej tego limitu, no nie? Hopa, strefa driftu, a tu wszystko? 7000, 5000, aha, bo to są wszystkie strefy driftowe po tego wany, tak? A czemu ja nie mogę tego przewinąć? I najlepsze jest to, że cały nasz drift się zapisuje. 5 minut i 2 sekundy, nie? Możemy sobie przejrzeć, gdzie żeśmy przejechali. Powiem szczerze, że ten ostatni przejazd mi się nie podobał. Nie było w nim dużo takich fajnych ślizgów. Tutaj myślałem, że w ogóle stracę drift, stracę ten ciąg. Wygląda na to, że musimy chyba co najmniej 3 kołami wyjechać na trawę, żeby nam się mnożnik skasował. Możemy być na trawie 2 kołami. Tak przynajmniej to tutaj ogarnąłem. Czy raczej poza tą białą linią, no nie? Także tak, tutaj można jeszcze kamerę sobie nam odpalić. Ja chcę zobaczyć, jak koło beczki mi szło. Gdzieś tutaj latałem koło beczki. Dodałem tutaj opcję maksymalnego dymu. Więc zobaczcie, naprawdę dużo tego się generuje, no nie, w tej grze. Mega fajnie to wygląda. Ale zobaczcie, te przednie koła dalej są schowane w nadkola. Brzydko, co? Ja już udałem maksymalne dystanse, jakie się da, i nie wygląda to ładnie. Tak, może nawet i wywalę te przednie poszerzone błotniki, no nie? No bo... Może byśmy zostawili tylko te poszerzone błotniki z tyłu, a z przodu byśmy dali takie węższe, co wy na to? Fajnie, fajnie. Zawsze marzyłem o tym, żeby sobie robić takie drifty. Dobrze, także co, zrobiliśmy sobie gymkanę. Cześć, co ja tu zrobiłem? Nie to chciałem. Zrobiliśmy sobie gymkanę. Mamy wszystko w złocie. Także już ten tor jest za nami. Wszystko poogarniane na złotko. Jeden ten drift, ten był strasznie trudny. Pojedynczy przejazd 6, ale z wami udało się go zrobić. Także superowo. No i mamy jeszcze dużo tutaj do odblokowania. Zobaczcie, mamy samochód do time attacku. Może sobie ogarniemy jakiś nowy samochód do gymkany. I od samego początku, jak będę robił jakikolwiek samochód, to od razu wywalam całe zawieszenie. Wszystko zmieniam w aucie, żeby wiesz, tutaj z tą maździochą będzie trzeba porobić, bo tutaj zawieszenie jest do roboty, będziemy musieli dać regulowane, no i tutaj będzie trochę odkręcania przy tym, powiem szczerze, ale to może zostawimy sobie na następny odcinek. Jeszcze mamy, a co ja tu w ogóle mam za samochód? Zresztą chyba miałem Mazdę, no nie? Tak, przejdźmy sobie do następnej trasy i tu mamy, no będziemy mieli po prostu drifty chyba od samego początku. 5000, tutaj nagle 10000, a przejdźmy sobie jeden i zobaczymy, jak nam pójdzie, bo może się okazać, że te następne wyzwania będą dużo trudniejsze. Na pewno będziemy musieli sobie inny samochód skompletować do mapy z parkingiem. Ja tam driftowałem w trybie kreatywnym i powiem wam, jest ciężko. Tam trzeba mieć samochód, który jest zwrotny bardzo. Słabo. Patrzcie, z jakiego kąta wyratowała ta BMW. Jezu, niezły tuning. I meta.
Okej, pojechałem jakoś tak byle jak. Nie udało się złota, zobaczcie, bo tam kiepsko wyglądały te ślizgi. Spróbujemy jeszcze raz. O zewnętrz. Wow, 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 wow. Ale zaliczyłem jakimś cudem. Musiałem chyba zderzakiem zawisnąć nad tą strefą czy coś, nie wiem. Uuu, źle. Jeszcze raz. Zewnętrzna, zewnętrzna, okej. Jak najdłużej w drifcie. Oj, nie nabiły się, skasowały mi się wszystkie punkty. Trochę chyba za mocno, nie? To już meta jest, okej. Okay. Chciałem jeszcze dalej lecieć. Ale udało się, no ledwo co? No jakoś przeżyłem. Okej, okay, chodźmy jeszcze jeden tor sobie przelecieć. Wkręciłem się w to driftowanie po tej gymkanie. Gymkana trudna była. Okej, okay, zobaczmy. Wow, 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 wow. Aj, wyleciałem. Za długo byłem na trawie. Okej, okay, jeszcze raz. Ten tor zupełnie inny, ja go chyba w ogóle nawet nie jechałem. Okej, teraz tu. Zewnętrzna, o kurde. A tu, uuu, tu jeszcze dalej! Co to za długa mapa jest? Ja już myślałem, że tu koniec będzie. Ale fajny tor. Ale tutaj coś mi grę zlagowało i mnie tak odbiło. No tu dopiero meta, okej. Okay. Ile ja tych punktów nabiłem? No teraz poszło fajnie, fajnie. Tak bardziej podobało mi się, tak płynnie kontrolowałem ten samochód. Tak to przynajmniej mi się wydawało, no. Czekaj, czekaj, jakie tu kąty zrobiłem? W ogóle bardzo podobają mi się pierdy w tej grze, bardzo realistyczne. Marchewy. Jaki kąt? Okej, to było głupie, to było tutaj dziwne. Prawie, żebym wyleciał, czekaj. Tutaj bardzo fajnie wyszło. To ładniutko. Jeszcze jeden ślizg będzie ładny, gdzie nie spodziewałem się, że uda mi się strefę zaliczyć. Tutaj nie wiem jak zaliczyłem właśnie. I tu... O Boże. Tragedia, tragedia. Ale co, punkty zaliczone. O, były ze dwa ślizgi ładne. No, jakoś zrobiliśmy. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Drift 21. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i miło spędziliście czas. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania filmu, a tymczasem trzymajcie się ciepło, na razie. Hejas.